Tak, podejmuję wyzwanie Hogatego, jeśli chodzi o skoki narciarskie w BMG Drive, ale dzisiaj sobie zrobimy małą przerwę od skoków. Następny odcinek najprawdopodobniej właśnie będzie w sobotę i tam spróbujemy zrobić wyzwanie Hogatego, czyli polecieć do e, linii mety, czy tej linii po prostu końcowej, bez żadnego nitro. Zobaczymy, czy mi się to uda. Dzisiaj zrobimy po prostu coś troszkę innego, bo ostatnie chyba trzy odcinki z tej gry to po prostu e, były cały czas skoki narciarskie. Jasne, to jest fajne, ale wiecie, ta gra też ma inne... E, Możliwości także dzisiaj zrobimy sobie em, mapę karkur, czyli taki skill test. Tak to chyba się fajnie nazywa, albo tor przeszkód. Nazywajcie tak, chcecie, ale wy pamiętajcie też, że możecie taniej kupić grę na e, G2 z kodem Link jest e, w opisie. I powiem wam tak, nie wiem czego się po tej mapie spodziewać. Poza tym, że uwaga, spoiler, nie przejdę jej. Nie ma opcji, żebym ją przeszedł. E, pewnie sobie pogram trochę i się poddam. A może, może jakoś się uda, zobaczymy. Także ruszamy, nie ma co przedłużać. Wy pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, jeżeli chcecie więcej e, filmów z BMG Drive na kanale. The goal of this meme, ok, czyli musisz dotrzeć do poziomu 20. E, każda żółta platforma jest poziomem. Aha, niech się gra zacznie. Aby się poruszać po poprzednich poziomach, wciśnij Ctrl C, i wtedy przesunę swoją kamerę na platformę. ok, i wtedy wciśnij F7, chyba to jest. Dobra, rozumiem. Spokojnie. Powiem wam, że to będzie ciężkie. Oho, ja już wiem, że to, to, to będzie bardzo ciężkie. W ogóle wybrałem taki samochód. Mam masę nowych samochodów sportowych, ale nie chcę wam tego psuć. Nie chcę też wam psuć, właśnie, oglądania ze skoków narciarskich. Ale powiem wam tak. W sobotę pobijemy rekord rekordów mam nadzieję bo w sumie to będzie dziwne jeżeli się nie uda a ja już to zapowi zapowiadałem że się uda Ej, każdy y, y, poziom może być ukończony w, y, po prostu domyślnym pojazdem ale możesz y, sobie zmieniać poja pojazdy aby to ukończyć aha very easy hirochi okej okay, hirochi dobra muszę pamiętać Ej chwila czy ja, wzi ja wziąłem Pojazd, który jest ciężki, ale jest możliwe to do, do ukończenia. Eee, Spawn Point na Platform by Hitting Control R. Aha, czyli jeżeli kliknę Control R? Uwaga, to teraz się będę tutaj respił, ale to jest zarąbiste, Dobra, czyli checkpointy będziemy robić. Czyli ruszamy na razie z, tymi, z tym pojazdem. Powiedzmy, że zrobimy dwie próby. Jeżeli nie, to sobie wezmę tego very easy, bo jak widzicie, ten tor będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężki. A ja nie mam pojęcia, te, czego też się można po czymś takim spodziewać. Na pewno inaczej się kieruje niż w GTA, bo tu jest wszystko takie cięższe, takie bardziej, wiecie, um, bym powiedział realistyczne. Chociaż nie mam włączonego trybu realistycznego od razu wam mówię i raczej go nie włączę. Przynajmniej na, nie na ten tryb, ok. A jeżeli mówię, chcecie więcej tych skill testów, torów, przeszkód, to śmiało piszcie. I to było, hey, to było łatwe. Dobra, Ctrl-R bierzemy sobie. Po każdym tym będę zapisywał. You can do it. O kurde, czyli będę musiał jakoś podjechać tam. Dobra, spokojnie. To będzie ciężkie, naprawdę to będzie bardzo ciężkie. Wiecie, jak wy to oglądacie, to pewnie się wydaje. Hey, Flotar, dlaczego ty jesteś głupi, że nie potrafisz tego przejść za pierwszym razem? I że na przykład się teraz spierdziłeś na ziemię? Nie, to, 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 to tylko jak się ogląda, to jest takie fajne, łatwe, wszystko przyjemne. Ja się bardzo nie lubię denerwować na gry. Także miejmy nadzieję, że tutaj się nie zdenerwuje. Ok? <laughs> hmm. hmm. To jest drugi poziom. Już są, już się zaczynają problemy przy drugim poziomie. Ale jeżeli da się to zrobić tak wiecie na raty, że na przykład. No, w tym filmie sobie przejdziemy. W tym filmie sobie przejdziemy 3, 4, 5, 6, 8, 10 poziomów. I w drugim filmie z tego skill testu sobie weźmiemy. Kolejny test. Zaczniemy właśnie od tego 8-10 poziomu. No to, to wydaje mi się, że może być całkiem fajna sprawa. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Muszę się dobrze ustawić. Za chwilę sobie zmienię. Prze Brawo, jestem idiotą. Brawo, flotar. Dobra, zmieniam ten samochód. No, i teraz powinno być łatwiej. E, właśnie dlaczego Wam nie pokazuję cały czas tych samochodów? Jak wiecie, sobie wybieram. Bo nie chcę, mówię, nie, nie chcę słuchać tych skoków narciarskich. Bo jest dużo takich, wiecie, fur e, odjazdowych, super samochody sportowe, więc powinno być spokojnie. Weźmy sobie na razie starego, dobrego Hirochiego, okej, Ok, tutaj muszę zjechać. Dobra, i się ustawić w odpowiednim miejscu. Dobra, zacznij sobie cofać. Tak troszkę. Powiedzmy, że. Wow, co, co się dzieje z kamerą? O kurde, to był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. Dobra, jeszcze, jeszcze jedna próba. Ej, ja bym sobie najchętniej zrobił tutaj checkpointa. Jak zjeżdżam. O, to tutaj, w tym miejscu. Ale to by było już zbyt duże oszustwo, więc tak my nie robimy. No i tutaj za małą moc dałem. Hmm. Dobra, jeszcze raz. Jeżeli nie, no to. Powiem wam tak, magia montażu wiecie i zobaczymy się, jak już to przejadę. I. Okej. Okay. Bardzo dobrze mi poszło. Od razu ruszamy. Spoko. Jedź. Ty, tu mnie jeszcze nie było. Jak się teraz to uda, to będę naprawdę bardzo zadowolony. Okej, okay, spokojnie. URB byl to Respawn on Green Platform to type of checkpoint. A, czyli zielone platformy to są checkpointy. Spoko. O kurde, ja to muszę dolecieć. Dobra, jazda. Nie, za daleko, za daleko, ale byłem, byłem na tej platformie, ok? Byłem, zaliczyłem tego checkpointa i teraz mogę się tam zrespić. I nawet to zrobię, uwaga. Proszę, to jest checkpoint. Gra nawet sama mi powiedziała, że hej, to jest checkpoint. Ok? I teraz, jeżeli wezmę sobie ctrl R, to samochód mi się zrespi normalnie to nie tak miało wyglądać. <grych> to nie tak miało wyglądać. Właśnie już wiem jak odrywać części samochodu. Proszę bardzo. Mogę to sobie e, mo mogę sobie to wszystko odczepiać, jeżeli mam taką jeżeli bardzo chcę to robić, o, albo mogę przesuwać samochód. To jest fajne. Dobra, czyli muszę po prostu ustawić ten samochód i ruszamy w dalszą trasę. Czyli ja nawet nie dotarłem jeszcze do trzeciego poziomu, bo to jest cały czas drugi, ale fajnie, że nawet w tych międzypoziomach są checkpointy zrobione. Okej. Okay. Pewnie wiecie, tutaj będę też naginał troszeczkę te zasady później w tych trudniejszych, e, w trudniejszych etapach. Na razie oczywiście tego nie potrzebuję. 0,60. W jedną. O kurde. Będę musiał tam wyskoczyć. Dobra. Jazda. Czy Flotar będzie noobem czy pro? W BMG Drive. Pyk. Ty. Ładnie poszło. Ale. Wezmę sobie jeszcze raz to zrobię, bo byłem wam, że to było naprawdę fajne. E, fajna sprawa, tak sobie wyskoczyć. Więc, mimo tego, że teoretycznie checkpoint już mam zaliczony, no to jeszcze raz sobie to zrobię. Teraz wezmę. OK. No i piękne lądowanie mam. Poczuj rytm. Tak się nazywa kolejna plansza. Ale, ale weźmy sobie najpierw. Zresetujmy samochód. ctrl R wciskamy. Fajne, nie wiedziałem, że w ogóle są te checkpointy. Tak to będę mógł sobie e, nawet na skokach narciarskich ustawić samochód, wiecie. Gotowy będzie już do wyskoku. Ok, czwóreczka. To co się dzieje z kamerą? Ow! Czyli muszę tak poczuć rytm? Pek. No nie, nie poczułem tego rytmu. A może? Hmm. Wiecie co, mu muszę to zresetować. Na razie w ogóle mnie to nie denerwuje, prawie nie denerwuje mnie to, więc dopiero później się zaczną te i tak dalej. Na razie, wiecie, całkiem spokojnie, milutko bym powiedział nawet, tylko że jeżeli jesteś idiotem, który nie potrafi wjechać na taką platformę, no to to, to już może być irytujące. Ok, spokojnie, ustaw się dobrze. Muszę przeskoczyć na drugą, na drugą platformę, Jazra! Tylko co się dzieje z tą... kamerą? Ja się nie bawię tą kamerą, naprawdę, to jest tak, że ona czasami, o, pokaże samochód z lewej, bo to jest takie fajne, takie interesujące. Dobra. Go. Pek. Pek od razu... <gryw> nie da się tego zrobić. To jest czwarty poziom dopiero. Eee, a zobaczcie, co tam się będzie działo później. Jakiś. da 20 poziomów jest. Więc w sumie, gdybym dotarł do 5, to bym teoretycznie miał. 4 odcinki z czegoś takiego, z takiego skill testa. Ok. Cofnijmy. I dobra, jestem gotowy. I znowu mi się. Ok. Pyk. Tutaj, tu już źle. Chociaż. Dobra, jest, żyje, 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 żyje. Proszę, dajcie mi checkpointa. No nie, nie. Tam jeszcze muszę, tam jest w ogóle koniec mapy. Eee, o. Czekajcie, może się uda? A, no już się koła kręcą. Kurde. Może się uda to jeszcze uratować? Nie, chyba się nie uda, niestety. O. Powiem wam, że jest bardzo blisko. Wow, powiem wam, że to było perfekcyjne. Naprawdę to, co zrobiłem przed chwilą, było perfekcyjne i od razu wykorzystujemy to, że poszło mi naprawdę bardzo dobrze i lecimy dalej. O kurde. Ten, to nie jest trudne. To naprawdę nie jest trudne. Okej. Okay. Okej. Okay. I proszę, proszę, jestem bardzo blisko ukończenia tego. Dobra, raczej się uda. Jest, udało się. Czwarty poziom. Powiem Wam, że tutaj spędziłem z 5 minut na tym poziomie. Pomiędzy jednym cięciem, a tym, co Wam przed chwilą pokazałem, czyli tym idealnym, to, co się teraz udało. I więc już się zaczynają na tym czwartym poziomie problemy. Ja sobie wycwaniłem się w ten sposób, że zobaczcie, ustawimy sobie samochód idealnie. Ok, i dopiero wtedy kliknę sobie Ctrl R. Tylko żebym był całym samochodem na tym żółtym, żeby nie było oszukiwania, proszę bardzo. I teraz mogę od razu ruszać em, na kolejną próbę. Ok, co? O kurde, o kurde. Dobra, nic się nie stało. Nic, nic się nie stało. W ogóle mi samochodu nie znosi na prawą stronę. Nie, 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 to, to, to tak miało być. I co ja mam. A, zielone to jest checkpoint. Dobra, czyli zielone też sobie robimy jako checkpoint, tylko tutaj trzeba zrobić coś takiego. Hek. Dobra, wszystko w porządku jest. Ja muszę się tam obrócić, czy jak to? Chwila co ja muszę tutaj zrobić? Tam coś jest napisane, ja sobie sprawdzę to. Eee. Dobra, to jest OK, aby się zrespić po prostu. E, gdy jesteśmy do góry nogami. Czyli grawitacja nawet na to nam pozwala, czyli wystarczy, że ja tutaj podliadę sobie i wezmę um, i wezmę wcisnę controller i będę miał checkpointik. Fajna sprawa. Dobra, także mm, i tak muszę zacząć z tego miejsca, bo by mi się checkpoint zresetował. Czekajcie, R. A. Czyli tak, tak czy siak się w ten sposób. Czyli wystarczy, że ja tam po prostu sobie podlecę. Okej, okay, jest. Dobrze, tak miało być. I wciśniemy sobie, jak będę tam. W locie wciśniemy Ctrl R i checkpoint jest i można ruszać dalej. Hm, tylko wiecie, najpierw muszę podjechać tam. To, to jest ten problem. Najpierw muszę tam podjechać. I wtedy dopiero mogę myśleć o wciśnięciu Kontroler. U. <laughs> Chciałem powiedzieć, że idealnie teraz podjechałem, ale jednak tak idealnie nie było. O, znowu mnie znosi na prawo. Dobra, rozpędzamy się. Uwaga. Control R. Jest. I co ja mam tutaj zrobić? Nie, nie można obracać samochodem, nie? A jeżeli wcisnę R, to widzicie, ja spadam. Hmm. Nie mogę się odwrócić, więc muszę zrobić... Coś takiego. A, tylko nie w tą stronę. Jeszcze raz. Jeszcze raz parę prób. O kurde. <grystanie> o kurde, dobra. Rka. A dlaczego się respie? Ja chcę być. Czekajcie. Jeszcze raz to chcę zrobić. F7. I w tamtą stronę ma być samochód skierowany. A widzicie, że on z jakiegoś powodu cały czas jest skierowany w to samo miejsce. F7. Ojej, 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 co tu się dzieje? F7. F7. A, dobra. Czyli co, musimy jakoś próbować? E, próbować tyłem tam wjechać. Dobra, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, uda się to. Albo się nie uda. Nie, no trzeba bardzo powoli. Czyli tak, weźmy sobie do przodu. bek, Dobra, jedziemy. Hmm, tam jest jeszcze wyskocznia jakaś. Znaczy wiecie, jeżeli bym się pewnie pomęczył, to by udało się, ale większe wyzwanie. Większe wyzwanie jest, aby to zrobić normalnie. Znaczy, nienormalnie, czyli tyłem. Dobra, próbujemy. Jeżeli teraz się nie uda, no to robię cięcie. Ustawiam samochód. A, czyli ja muszę jeszcze tam wyskoczyć. Hmm. Wiecie, co, dajcie mi chwilę jednak. No i co? Da się da się. Także ruszamy. Ruszamy, bo trzeba ten tor piąty ukończyć. Proszę bardzo, za pierwszym, no może nie za pierwszym razem, to się uda, ale to już będzie z górki. Czyli wjeżdżamy sobie tutaj. W ogóle jakby w GTA była taka mechanika tych pojazdów, żeby one się tak szybko rozwalały, to nasze wyścigi w GTA by wyglądały odrobinę inaczej. Że wygrywałby ten, który by po prostu dojechał w całości na metę, który wiecie, by zero kolizji miał i tak dalej. A to na takim, w takiej grze jest bardzo, bardzo trudne. Nie, no, to się wydaje bardzo łatwe, ale jest ciężkie do zrobienia. O, 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 o! O coś takiego chodziło właśnie. Dobra, to teraz tutaj zjazd na ziemię. Proszę, żebym. Nie uderzył w ten blok Minecraftowego stona. W sumie tak on wygląda jak Minecraftowy stone. I muszę tylko tam wyskoczyć. Dobra, to, to nie powinno być takie trudne, tylko no, muszę przestać po prostu uderzać w ten klocek. Dobra, rozpędzamy się. Oj, ojoj oj oj. To by się źle za chwilę skończyło. I oczywiście kamera zaczęła wariować, ale mimo tego udało mi się przeżyć. To dobra, szósty poziom. Spróbuję powiedzmy, będę miał cztery próby na ten poziom. Powiem wam, że... Nie, on nie jest trudny. Chyba. Czekajcie, to się jedzie tam? Nie, jest bardzo łatwy bym powiedział. Dobra, próbujemy. Pełne skupienie, okulary poprawiamy, uff, ruszamy. Ok, teraz muszę zrobić coś takiego. Dobra, teraz w prawo i teraz w lewo. Spokojnie, spokojnie, a tam jest checkpoint nawet. Nie no dobra, jeżeli jest checkpoint. Przecież to co przed chwilą było, to było o wiele trudniejsze. Nie, Jeżeli to przejdę za pierwszym razem, no to każdy, kto ogląda to i dotarł do tego momentu, zostawia łapę w górę. Naprawdę, bo to jest. O kurde. <laughs> oj, 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 oj to, to był. To będzie złe. No dobra, przesadziłem, że za pierwszym razem. <laughs> Trochę mnie jednak poniosło. Próba druga. Miejmy nadzieję, że. O, utrzymałem się, utrzymałem się. I niepotrzebnie wciskałem strzałkę w lewo, bo dzięki temu mój samochód po prostu wyparł ale zobaczcie, że już to mam opanowane po prostu do perfekcji tutaj o nic się nie zaczynam. także jedyny problem jest taki, żeby tam zeskoczyć bo w sumie właśnie wystarczy zeskoczyć i już mamy tak naprawdę poziom zaliczony bo tam już jest siódmy więc to będzie, to jest naprawdę bardzo łatwy poziom bo wystarczy tutaj po prostu, o tak jak teraz, dokładnie coś takiego zrobić i jesteśmy na poziomie siódmym. jesteśmy na poziomie siódmym, chciałem powiedzieć. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia Wam życzę. W sobotę skoki narciarskie. Na razie. Hej!